Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku z DSJ 4. No oczywiście kontynuujemy nasz Puchar Świata Widzów. No i rozpoczynamy kolejne zawody. No i znowu mamy Vikersund, moi drodzy, HS240, więc powtórka z rozrywki, dzisiaj Śnieżyca, można powiedzieć. No i Mati rozpoczyna tradycyjnie, zobaczymy, może dzisiaj się mu bardziej powiedzie. No, choć ten lot, no taki niespokojny. No i 216 metrów Mati. Jak na razie to jest oczywiście prowadzenie, czas na Bartrzym, a zobaczymy, jak Bartrzym zaskoczy. Drugi numer startowy, no i Bartrzym. Tu już wygląda to zdecydowanie lepiej. Uwaga, jak daleko Bartrzym. Daleko, proszę. To jest 228 i prowadzenie w tym momencie. Kapigra 123. Oj, Kapi gra, to nie wyglądało za dobrze po wyjściu z progu. Pytanie, ile z tego wyciągnie? No nie za dużo. Trzecie miejsce, 205 metrów w tym momencie. Maciej Gwoźniak. Ostatnimi czasy można powiedzieć, że punktował dosyć często, więc zobaczymy, jak tutaj dzisiaj, czy również będzie miał ku temu szansę. No! Drugie miejsce w tym momencie, 216, druga lokata, ta sama nota co Mati. Ta sama odległość, te same oceny, więc no, druga lokata, Kari 44. Oj, 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 Kari, problemy. I teraz próbuję to odratować jeszcze Kari, ale nie masz czego odlecieć. I efekt czwarte, przedostatnie miejsce, 201,5 metra. Misiu Cox. Z numerem 6 Misiu Cox. No i wyjście z progu wydaje się niezłe. Teraz, żeby odlecieć, no trzeba troszkę puścić te narty w swoją stronę. No i proszę, ładnie, daleko. 228 i to jest najlepszy wynik. Ex-aequo z Bartrzymem, proszę bardzo. Kubilaj 2. Oczekujemy dalekich skoków, czy Kubilaj nam tego dostarczy. Na razie stara się opanować jakoś te narty. No i 210, 215, piąta w tym momencie, lokata. Libertarian z numerem 8. No i wyjście z progu ładne, wysoko stara się lecieć, ale troszkę spadł, no i... Lądowanie też nie najpiękniejsze, 216 i szósta lokata Libertariana w tym momencie. Petit Tech 21. Oj, Petit Tech, błąd na wyjściu z progu, to może powodować problemy w drugiej części skoku i proszę, 202 tylko, to jest ósma lokata, przedostatni. Tylko za nim jest Capigra. Zeta. Starał się wysoko wyjść z progu, ale no nie udało się ostatecznie. No i teraz ciągnął ten skok, 210 może było, 210,5. Wydaje siódmy w tym momencie rezultat. A to 91. Oj, Pawcio, znowu to wyjście z progu niezbyt udane. Pytanie, czy wyciągnie coś z tego? Nie. Nie ma noszenia na dole, to jest problem. Ósma lokata dopiero Pawcia. No i Dominik. Potrafi daleko skakać na mamutach, udowadniał to już, więc teraz zobaczmy, jak daleko. No i będzie chyba prowadzenie Dominika, tak na to by wychodziło. 229,5, niezłe oceny, no i prowadzi. O 0,3 punktu, ale prowadzi. Koziszek. Koziszek starał się podobnie, ale troszkę za mocno te narty poszły w dół. No i to jest skok 213,5, to daje ósmą lokatę Koziszkowi. S-Killer 62. No i też problemy od razu po wyjściu z progu. No, ale troszkę dalej wyciągnął skok. 216,5 to daje mu czwarte w tym momencie miejsce. Brawo dla Eskillera, Marek Wawrzyniak.
Oj, Mareczek. Oj nie, tu nie masz czego ratować. Żadnego noszenia tam nie ma na dole, więc to jest problem. No i 15 ostatnie miejsce, 114,5. Ledwo, więc no, to mówi samo za siebie. Pat Mills 97. No i Pat Mills, uwaga, pięknie to w powietrzu wyglądało i to jest niezły skok. Noty mogły być wyższe, jest czwarta lokata, 226,5. No ale to był jeden z dłuższych skoków, które oglądamy dzisiaj. Def. No i Def też wydaje się, że będzie to wyglądało dobrze. Tak wyglądało to na progu. Ale im dalej ten skok, tym coraz gorzej. No i piąte miejsce, 220,5, choć noty opłakanie niskie. Domilo. Dać go na dalekie skoki. Pytanie, czy jest gotowy na Vickersund na takie skoki? No oczywiście, że tak. Bo to są 3 dwudziestki, 2 razy 19,5, 222,5 i miejsce piąte dla Domilo. Capi Official. Ojojoj, problemy w pierwszej fazie lotu od razu. No i nie odratuje tego skoku. Upadek jeszcze na to wszystko. 18 miejsce, 196,5 metra. Patrix, numer 20. No i Patrix, uwaga, odratować chciał jeszcze, ale ojojoj, 13 miejsce, 212, więc no, nie widzę tutaj szans wyjścia na awans do drugiej serii na razie. Alan Rygielski. No, Alan, tutaj spokój w locie, opanował te narty w końcu, no ale nie ma noszenia na dole i 11 miejsce Alana. Czas zacząć zabawę. No i czas zacząć zabawę. Wygląda to dobrze na razie. No i stara się jeszcze wyciągnąć tego mak. No i miejsce ósme. Czas zacząć zabawę. Kuba Bus. Oj. Nie. No to już chyba wiemy wszystko. O, jest 22, przedostatnie miejsce, 112,5, 68,5 nota, no, no nieudany skok, nie oszukujmy się. Wikto. Oj, Wikto, wydaje mi się, że za wcześnie to wyjście z progu poszło, ale nie był to idealny może skok, ale na miejsce siódme wystarcza, Exequo z killerem 62. Flatliner. No i w górę Flatliner, tak jest, bardzo ładnie się ułożył tu w locie, teraz pytanie ile wyciągnie z tego. No, pierwsza dziesiątka powinna być, nawet miejsce szóste, więc Flatliner, dobra robota. Pan Skalmar. No i pan Skalmar, uwaga, jak daleko pan Skalmar odleci, czy będzie to skok na awans? No na razie chyba nie. To jest 19 miejsce, więc daleko, daleko w tyle pan Skalmar. No i przed nami Janek Dzbanek. Ojojoj, to wyjście z progu też nie napawa mnie optymizmem w drugiej fazie lotu. No i jeszcze upadek, więc marne szanse. 24 miejsce, 200,5 tylko. Bardzo daleko. Filip Kasprzyk. No, odratował trochę ten skok. Miejsce ósme. Filipa Kasprzyka 219. I w drugiej serii na pewno się melduje. Ja to mam szczęście z numerem 29. Powoli zaczynamy zbliżać się do tej najlepszej dziesiątki, więc ja to mam szczęście. Ważny skok, jeżeli chodzi o te punkty dla niego. No, ale skok nie jest za daleki. 18 miejsce dopiero. Więc krótki. Krótki lot, niestety. Bartolini.
Oj, 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 Bartolini nie. Na pewno nie. Już ląduję, bo to jest tylko 140,5 miejsce, 28. Daniel Groński. On też blisko tej dziesiątki jest cały czas, no ale brakuje mu argumentów, żeby tutaj móc walczyć, choć ten skok niezły. Siódme miejsce, choć szkoda, że noty kiepskie, 223 metry. No bo mógł być nawet parę miejsc wyżej, a tak te noty tylko trochę załatwiły. Pitragon 69. Oj, on jakby nie wyszedł z progu w ogóle. Przejechał po prostu próg. Ale poradził sobie w miarę. To jest 19 miejsce, więc no tak w miarę to tak za mocno powiedziane. Krzysiek Sportowiec. Numer 33 startowy. I spójrzmy, jak Krzysiek natomiast skoczy. Czy przeskoczy Hitraygona? Na razie wydaje się, że chyba... Zdecydowanie tak. Bo to jest piąte miejsce, wysokie oceny za styl, Exequos Domilo 225, Domilo miał 222,5. No ciekawie. Spocony Kasztan 2.0. Oj, tutaj wyjście z progu mogło być lepsze, zdecydowanie lepsze, ale poradził sobie Spocony Kasztan. I to jest miejsce piąte w tym momencie. Kelnix. No jeszcze o te najważniejsze miejsca jest co się bić, więc zobaczmy, Kelnix. Na razie awans do drugiej serii trzeba wywalczyć, bo podstawa miejsce 10, więc Kelnix melduje się w drugiej serii. No i czas na Patryka Wójtowicza. No jeszcze mamy nadzieję, że jednak jeszcze w tej końcówce się ocknie, jeszcze będzie skakał jak najęty Patryk, ale no ciężko, ciężko. Patryk Wójtowicz na miejscu 11, to jest myślę bardzo dobry wynik w tym momencie. Tomik 2008. No, można powiedzieć, jakby poprzedniego konkursu nie zepsuł, to byłby jednym też z kolejnych kandydatów, którzy mogliby się tu liczyć. No a tak, ten skok nie jest także daleki, bo to jest 16 miejsce w tym momencie Tomik. Tydziosław Zryfi z numerem 38. Tu oczekujemy dalekiego skoku i zaraz się przekonamy, jak daleko będzie to. No na razie spokojny lot, Czesława, ale no widać było po wyjściu z progu, że będzie to dobry skok. 228,5 i miejsce czwarte, Czesława z Rivi. A co cię to obchodzi? Jego stać także na dalekie skoki. Zobaczymy, jak daleko. Na razie spokojny lot. Teraz pytanie, ile wyciągnie jeszcze z tego. Jest bardzo dobrze. Będzie dziesiątka. Siódme miejsce w tym momencie. Więc nadzieja na jeszcze poprawienie pozycji jak najbardziej. Igor. On walczy o podium. I to jest pewne. Bo raczej o wygranie to już bym się tak głęboko nie... Bym się aż tak nie zapędzał. W tym momencie dziesiąte miejsce, więc jak najbardziej czołóweczka jest i strat dużych nie ma. Agnes. Czy Agnes jeszcze odpali jakąś rakietę w tym sezonie? No potrafi zaskakiwać. No i to też jest skok dobry. Oceny wysokie, no i miejsce ósme Agnes. No i wszystko teraz w jego nogach. On musi zrobić dużo, jeżeli chce odrabiać dzisiaj. Steel Eleven, wysoko, ładnie prowadzi narty i teraz pytanie, no braknie tutaj, to będzie 17 miejsce, trzeba będzie odrabiać drugiej serii. No i zostaje ona, Słodka Kotka 13. Będziemy mieć wszystko po pierwszej serii już. No i ona też skacze dobrze, więc... No nie ma tutaj mowy o tym, żeby się zatrzymała. 11 miejsce, 222,5, Exequo z Flatlinerem i Gordem. Prowadzi po pierwszej serii Dominik. Na miejscu drugim Bartrzym, Exequo z Misiu Koksem. Na miejscu, moi drodzy, czwartym Cydziosław z Rivi. Piąty Patnik 97, szósty Spocony Kasztan 2.0. Siódma, co cię to obchodzi, ósma jest Agnes. Dziewiąty Domilo, Exequo z Krzyśkiem Sportowcem.
Na dole trzy ostatnie miejsca z awansem dzisiaj: 28 Libertarian, 29 Koziszek, 30 miejsce dla Hytrego na 69 i tak też on zacznie drugą serię konkursową. No i rozpoczynamy. Hytreigon 215,5 metra w pierwszej, dodało 30 miejsce. Zobaczymy, jak w drugiej serii się spisze. No nie lepiej, a nawet powiedziałbym, że gorzej. Bo to będzie, no w tym momencie obejmuje prowadzenie, no ale myślę, że na chwilę, no bo Koziszek tak źle nie skoczy. Popatrzmy, Koziszek jak się zaprezentuje. No i ten skok też wydaje się, że no nie będzie za dobry. Ale wyciągnął troszkę dalej, 183, no i prowadzenie. Libertarian, prosta droga, no i szansa na, jeżeli będzie to dobry skok, około 220 metrów, że parę miejsc możesz jeszcze tutaj uzyskać. Zobaczymy. No, brakło, brakło na pewno. Jest 215, jest prowadzenie. Oczywiście na razie, no ale zobaczymy, czy za chwilę. Ale Rygielski przypadkiem go nie przeskoczy, bowiem 215,5 w pierwszej. No ale w drugiej, druga seria rządzi się innymi prawami. I ledwo wylądował ten skok. Trzecie miejsce 143,5, więc za Koziszkiem jeszcze wylądował. Kubilaj 2, miejsce 26. No i spójrzmy, ile Kubilaj 2 wyciągnie w drugiej serii. Na razie lot spokojny. I chyba prowadzenie. 216,5 starcza na Libertariana o 1,1 punktu dokładnie. Mati, miejsce 24. Jest szansa na punkty dzisiaj solidne, tylko trzeba dobrze skoczyć. No i na razie obejmuje prowadzenie Mati, brawo, 218,5. Nota prawie zbliżona do 400 punktów, więc jest dobrze. Maciek Woźniak także był na tym 24 miejscu. No i czy Maciek Woźniak przeskoczy Matiego? No nie zanosi się na to. Więc Maciek Woźniak aż na czwarte miejsce spada, więc jeszcze za Kubilaja 2 i Libertariana Mati przewodzi. No i miejsce 23 to czas zacząć zabawę. Ojojoj, problemy w pierwszej fazie lotu i teraz uwaga, ile... Czy wyciągnął to na prowadzenie? Nie, drugie miejsce. O 1,4 przegrywa z Matim. No i Tomik 2008. Daleko, jest bardzo daleko, 22 lokata. No i teraz trzeba odrabiać. No pytanie, czy będziesz czego tutaj odrabiać, bo na razie ten lot szarpany, udało się. Jest 224 metry i oczywiście prowadzenie z dużą przewagą nad resztą. Eskiller 62, miejsce 20. No i Eskiller ile? To też wygląda na niezły lot. I to chyba jest prowadzenie. Jednak nie, drugie miejsce 223. Druga lokata w tym momencie, no i Victo. 20 lokata, wiadomo, że może się poprawić w tej drugiej serii Victo. Pytanie o ile miejsc, no na razie wyjście z progu kiepskie, bo zbyt wczesne. Ale próbuje ratować ten skok, uratował sporo, 219 po raz drugi i trzecia lokata dla Victo. Filip Kasprzyk, miejsce 19. Filip Kasprzyk inaczej, totalnie inaczej poprowadził ten lot. Czy będzie lider? Trzecie miejsce 220, więc brakło. Tomik cały czas przewodzi, a przed nami Steel Eleven. 220 w pierwszej. To dało 18 rezultat. No i zobaczymy, jak w drugiej serii Steel. Na razie no nie wygląda to za dobrze dla niego. I to jest kiepski skok Steela. 208,5 i dopiero dziewiąte miejsce. No to nie wróży nic dobrego w tym momencie dla niego. Dev 17. 17 numerem skakał. 17 po pierwszej serii, a czy po drugiej serii również będzie 17? Się okaże. Na razie próbuje jakoś opanować ten skok i trzecie miejsce jak na razie dla Defa. Patryk Wójtowicz, miejsce 16. No jeżeli chce płonąć Tomika, no to musi przeskoczyć go, ale nie zanosi się na to.
On koło Szcila raczej się tam ustawi. 208 i 9 dopiero miejsce, więc daleko. Kelnix, 15. On ma o to się dzisiaj bić. Pytanie, czy pobije się o te wyniki. No, na razie musi ustabilizować sylwetkę w locie. I skoczył na miejsce 6 Kelnix, więc też bez szału. Daniel Groński, 14. No i popatrzmy. Oj, Daniel Groński, ale ustabilizował to wszystko. No i gdzieś koło trzeciego, drugiego, piąte miejsce dla Daniela Grońskiego, 215,5, więc jeszcze brakowało. Czas na 11 miejsce. Flatliner, a za chwilę powinna być chyba słodka kotka. Czekamy, co zrobi jako pierwszy flatliner. Oj, to wyjście z progu nie daje za dużych mu tej szans, ale jeszcze próbuje ratować ten skok. Upadek. 210 i 15 miejsce dopiero flatlinera. Oj. Igort. No, też dla niego szansa dzisiaj otwiera. Tomi cały czas prowadzi. Wydawało się, że ten jego skok nie był dobry, a tu proszę, taka niespodzianka. No Igor stara się i będzie prowadził Igor w tym momencie. 219,5, prowadzenie. Czas na słodką kotkę 13. Jak się zaprezentuje w tej drugiej serii? W pierwszej serii nie było źle. Pytanie jak w drugiej. Na razie stara się ustabilizować lot i będzie prowadzenie. 223,5. Prowadzi w tym momencie słodka kotka 13. Brawo. No to skraczamy do dziesiątki. Dziewiąte miejsce to Domilo. 222,5 w pierwszej Domilo. Teraz dobry skok może spowodować, że będzie nawet prowadził. Choć ten lot... No nie, na prowadzenie to nie będzie. Ósma lokata, o jest, mocno spadnie. Krzysiek Sportowiec, także na 9 miejscu. No i dla niego to jest wejście już na stałe do tej dziesiątki. Pytanie, czy rzeczywiście, bo na razie ten lot wygląda opłakanie. No i niestety, ósma dopiero lokata. No mogło być lepiej zdecydowanie. Agnes, miejsce ósme. No i pytanie, jak daleko Agnes skoczy, czy będzie to skok po prowadzenie? Raczej nie sądziłbym, żeby po prowadzenie miała skoczyć. Piąte miejsce, 12. O Jezu, 211,5 tylko. Więc Agnes też daleko w tyle. A co cię to obchodzi? I siódmy po pierwszej serii, 224. No i teraz pytanie, ile co cię to obchodzi, skoczy w drugiej. Na razie wygląda to opłakanie. No i to jest krótki skok jeszcze z upadkiem. 193,5. Daje to 22 miejsce dopiero. Spocony kasztan 2-0. Miejsce szóste. No nie trzeba daleko skakać, ale trzeba przede wszystkim dobrze wyjść z progu. Właśnie o tym mówię. Choć stara się ratować to spocony kasztan jeszcze jakimś cudem. Ustabilizował to i miejsce siódme, więc to nie jest duża strata. No ale cały czas słodka kotka prowadzi. Igor jest drugi. No i czas na Pat Milca 97. On piąte miejsce zajmuje po pierwszej serii. Wszystko zależy od tego, jaki ten skok będzie. Czy będzie to dobry skok? Czy długi będzie? No chyba na prowadzenie nawet. I tak jest. 409,5. 30 przed słodką kotką 13. Brawo. Rydziosław z Rivi. Miejsce czwarte. On wie, o co się bije. Jest w gazie Cydziosław. Pytanie, czy na tyle, aby teraz objąć prowadzenie? Chyba tak. 217,5, prowadzenie 410,7. No i to jest przewaga nieznaczna, ale jest. No i prowadzi, to jest podstawa. Barczym, miejsce drugie. Oj, no właśnie. O tym mówiłem. Błędy i Barczym wskakuje na 23 dopiero miejsce. Ua! Spore straty. Misiu Cox, miejsce drugie. No i spójrzmy, jak daleko Misiu Cox odleci. Czy będzie to skok na miarę pierwszej dziesiątki? Nie. To będzie miara trzeciej dziesiątki. 25 miejsce w tym momencie Misiu Coxa. No i zostaje tylko on. Dominik, 220,5. Potrafi to skoczyć. No ale pytanie, czy da radę?
No, na razie ma problemy w locie i to też będzie taki skok, jak przed chwilą oglądaliśmy. Jeszcze z upadkiem, to już w ogóle 30 miejsce, 28 Dominika. Więc no, przegrał dzisiaj chyba z głową swoją. 186, 28 lokata. Więc dzisiejsze zawody wygrywa Cydziosław z Rivi i zgarnia 100 punktów na swoje konto. Na drugie miejsce Patmil 97, trzecie miejsce Słodka Kotka 13. Więc chyba zamyka wszystkim możliwą szansę tutaj na to, żeby ją podgonić. No Cydziosław trochę dzisiaj odrobił, ale to jest za mało. On tracił zdecydowanie więcej. Czwarte miejsce Igor, piąty Tomik 2008, szóste Skiller 62, siódmy Dev, ósmy Filip Kasprzyk, dziewiąty Spocony Kasztan 2.0, dziesiątkę zamyka Daniel Groński. Trzy ostatnie miejsca dzisiaj to Dominik, Alan Rygielski i Hytregon 69. Czas spojrzeć na klasyfikację generalną Pucharu Świata widzów, a tutaj na prowadzeniu oczywiście cały czas Słodka Kotka 13 przekracza 1200 punktów. No i ta przewaga naprawdę rośnie. Cydziosław z Rivi na drugie miejsce wskoczył. Tu się szykuje batalia. 305 punktów do końca sezonu. A Cydziosław z Rivi wskakuje tu na podium w tym momencie. I to będzie walka do ostatniego konkursu, mi się wydaje. Tutaj ani jeden, ani drugi nie odpuści już teraz. To już jest za blisko. Miejsce trzecie dla Igorda. Wskoczył na to podium Igor. Czwarte miejsce Steel. No ale tu jest różnica jednego punktu. Piąta Agnes. Tu straty też nie są duże. Tomik 2008 na szóstym miejscu. Siódmy, a co ci to obchodzi? Ósmy Kelnix. Dziewiątkę zamyka Patryk Wójtowicz. I dziesiąty w tym momencie oczywiście Spocony Kasztan 2.0. Tak, tak, tak to się przedstawia klasyfikacja w tym momencie. Zostało nam ile? Cztery konkursy, czyli 400 punktów. Kto ma stratę 400 punktów? Czyli Patryk Wójtowicz 809. No to on jeszcze ma szansę. Spocony Kasztan już nie ma szans na wygranie ostatecznie cyklu. No ale mi się wydaje, no że raczej batalia rozegra się między tą dwójką. Słodka Kotka 13 i Cydziosław. Choć Cydziosław traci 305 punktów. On musi wygrać przyszły konkurs, a Słodka Kotka nie może zapunktować. Jeżeli to się nie stanie, no to wiadomo, jak ten sezon się zakończy. Jeszcze trzeba spojrzeć na dole. Co tu się na dole dzieje? Na dole mamy sytuację ciekawą. Mati 165 punktów. 199 ma Bartrzym. Kapigra 233. No i tutaj Mati dzisiaj zapunktował ładnie. Na zapis przegrałem, bo potem zapomnę. 165 punktów. To nie są duże straty. Jak Mati będzie punktował tak jak w tym konkursie, to wydaje mi się, że jest jak najlepszej drodze, żeby tutaj coś jeszcze ugrać. Więc ciekawie się tutaj na dole może jeszcze wydarzyć. Ale moi drodzy, ja w tym momencie dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o cenie. Żegnam się z wami. Do zobaczenia w jutrzejszym konkursie. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa. No i hej!